Utrzymanie czystości paneli fotowoltaicznych wymaga sprzętu najwyższej jakości. Dlatego pokażę Ci, jak złożyć profesjonalny zestaw do czyszczenia ze szczotką iSolar Advance. Pozwala on bez większego wysiłku, za to z wysoką skutecznością, pozbywać się nawet trudnych do usunięcia zabrudzeń. Aby złożyć zestaw ze szczotką iSolar 400 Advance lub iSolar 800 Advance, na początku musisz przygotować urządzenie wysokociśnieniowe HD lub HDS. Jeśli będziesz pracować z gorącowodnym urządzeniem HDS, to używaj wody o temperaturze nieprzekraczającej 40 stopni Celsjusza. Montaż zacznij od przykręcenia adaptera niskociśnieniowego do lancy teleskopowej TL. Częścią każdego, zarówno wysokociśnieniowego urządzenia HD, jak i HDS, jest wąż, który z każdej strony zakończony jest gwintem EasyLock. Jego końcówkę podłącz do adaptera TL niskociśnieniowego za pomocą adaptera numer 2. Do wyjścia adaptera TL niskociśnieniowego podłączamy wąż iSolar, który posiada gwint 22,5. Przeprowadzamy go przez slot lancy i przeciągamy przez całą jej długość. Następnie przykręcamy go do mosiężnego czpienia. Teraz przyszedł czas na wybór odpowiedniej szczotki, którą przymocujemy do przygotowanego przez nas urządzenia. Opowiem Ci za chwilę, czym kierować się podczas wyboru konkretnego modelu. Szczotki iSolar Advance dzielimy na dwa rodzaje. Możesz wybrać iSolar 400, czyli pojedynczą szczotkę, która świetnie sprawdzi się przy czyszczeniu małych i średnich systemów fotowoltaicznych, ponieważ jest wyjątkowo lekka i łatwa w obsłudze. Możesz też sięgnąć po iSolar 800, czyli dwie przeciwbieżnie obracające się szczotki, które są bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o czyszczenie dużych systemów fotowoltaicznych. Istotnymi kwestiami przy wyborze akcesoriów będą też model urządzenia i parametr wydatku wody. Zarówno szczotki iSolar 400, jak i iSolar 800 mogą występować w dwóch wariantach. Ja na potrzeby tego instruktażu będę używał szczotki iSolar 800, ale montaż iSolar 400 będzie przebiegał podobnie. Weź lancę teleskopową TL, która jest zakończona mosiężnym trzpieniem i przykręć do niej szczotkę iSolar. Gotowe. Podstawa każdej lancy teleskopowej, nawet tej karbonowej, wykonana jest z włókna szklanego, który jest materiałem nieprzewodzącym. Dlaczego tworząc lancę zastosowaliśmy takie rozwiązanie? Prowadząc pracę na wysokościach możemy zauważyć, że czasem linie energetyczne znajdują się bardzo blisko czyszczonych obiektów. Jest to o tyle niebezpieczne, że lance w połączeniu z wodą mogą przewodzić prąd. Podobne ryzyko pojawia się podczas czyszczenia paneli fotowoltaicznych. Natomiast lance teleskopowe zabezpieczone włóknem szklanym zapewniają pełne bezpieczeństwo zarówno samego operatora, jak i sprzętu. Polecam Ci też zaopatrzyć się w wysoce ergonomiczne rozwiązanie, jakim jest system nośny. Jest to stelaż przypominający plecak, dzięki któremu ciężar lanc lub narzędzi ogrodowych, których używa operator, przenoszony jest na tułów, znacznie przy tym odciążając ramiona. Aby uzyskać jak najlepsze efekty pracy, warto zapoznać się z instrukcją przygotowania środka czyszczącego, którego będziemy używać. Do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni, a w szczególności do paneli fotowoltaicznych, polecam Ci płyn RM99 Solar Cleaner. RM99 jest lekkozasadowym ultrakoncentratem o wartości pH równemu 9. To wysoce skuteczny, ale też wyjątkowo łagodny środek. Nie niszczy czyszczonych powierzchni, świetnie radzi sobie z opornymi i tłustymi zabrudzeniami, a do tego jest biodegradowalny. Aby stworzyć roztwór roboczy, do 3 litrów wody dodaj litr środka czyszczącego, uzyskując przy tym proporcje 1:4. Następnie postaw roztwór przy urządzeniu HDS. Wyciągnij przewód do zasysania środków czyszczących, wprowadź go do zbiornika ze wstępnym roztworem i zamknij obudowę. Na urządzeniu wybierz opcję dozowania od 0,5% do procenta. Pamiętaj, że urządzenie HDS może pracować w trybie zimnowodnym lub gorącowodnym, ale z temperaturą nieprzekraczającą 40 stopni Celsjusza. Podczas czyszczenia nakładaj środek na zabrudzoną powierzchnię za pomocą odpowiednich akcesoriów, a po zakończeniu pracy włóż wężyk środków czyszczących do zbiornika z wodą i przepłucz system.
Już wiesz, jak złożyć zestaw ze szczotkami iSolar Advance. Na naszym kanale znajdziesz więcej filmów z tej serii. Oglądaj, subskrybuj i zostawiaj łapki w górę.